odcinku dzisiejszym będziemy omawiać ruch harmoniczny prosty. Co to jest ruch harmoniczny prosty? To już wcześniej troszeczkę na ten temat było, na jednym z wcześniejszych wykładów. Rozważmy taką sytuację, która również tam była rozważana. Mianowicie mamy ciało, które ma masę M, to jest jakiś ciężarek, który znajduje się na stole. Przytwierdzony jest do ścianki za pomocą sprężyny. Założymy, że nie ma tarcia między tym ciężarkiem i stołem. I teraz wiemy, co się dzieje, jak sprężynę próbujemy rozciągnąć. Ciągniemy ją w stronę moją prawą, ciągniemy, prawda? I wiemy, że jeśli tylko ta sprężyna spełnia prawo Hooka, to wtedy im większe wychylenie chcemy spowodować z położenia równowagi, tym większą siłę zewnętrzną musimy przyłożyć. Co oznacza, że możemy zapisać relację między siłą zewnętrzną a wychyleniem z położenia równowagi, które ja tu oznaczyłam przez x, zakładając, że 0 osi x to jest położenie równowagowe, a jeśli wychylam w prawo, to jest położenie plus x, czyli oś x jest od zera w prawo. Czyli siła zewnętrzna jest proporcjonalna do wychylenia z położenia równowagi. Współczynnikiem proporcjonalności jest stała sprężystości, która zależy od tego, z jakiego materiału wykonana jest sprężyna. Wiemy oczywiście, że jeżeli sprężynę naciągniemy, to będzie na naszą rękę działała taka siła, która będzie nam przeszkadzała w tym ruchu i ta siła nazywa się siłą sprężystości, pochodzi od sprężyny i schematycznie na rysunku drugim zostało zaznaczone po kolei właśnie, jak działa siła zewnętrzna. Ona jest przyłożona do sprężyny i jak działa siła, która działa ze strony sprężyny na naszą rękę poprzez ten ciężarek. Siła sprężystości, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, ma zwrot przeciwny aniżeli ta siła zewnętrzna, a więc skoro siła zewnętrzna to jest k razy x, to siła sprężystości minus k razy x. Oczywiście, jeśli sprężyna zostanie ściśnięta przez siłę zewnętrzną w lewo, to siła sprężystości będzie działała w prawo. Teraz, co wspólnego z tymi obrazkami ma ruch harmoniczny prosty? Ruch harmoniczny prosty to znaczy taki ruch, kiedy pewne wielkości fizyczne są powtarzalne w czasie. A więc, jeśli sprężynę, którą naciągniemy o odległość x od położenia równowagowego oswobodzimy, to wiemy, co się będzie działo. Sprężyna będzie się poruszała wokół położenia równowagowego w lewo i w prawo i jeśli nie będzie żadnego tarcia, to ona będzie się poruszała tak do końca świata. Ale wiemy, że w rzeczywistości występuje zawsze takie tarcie. Jak będzie występowało tarcie, to będziemy to analizować w kolejnym odcinku. Na razie teraz powiemy sobie o tej idealnej sytuacji, kiedy nie ma tarcia, a więc jedyną siłą, jaka działa w tym układzie, to jest siła sprężystości F równa się minus K razy X. A więc równanie ruchu jest następujące. Masa razy przyspieszenie to jest minus k razy x. I teraz, jeśli przyspieszenie zapiszemy sobie jako drugą pochodną położenia po czasie, to jest masa razy d2x po dt kwadrat równa się minus k razy x. Możemy to równanie podzielić przez m i otrzymamy takie jak na dole. No, jest to równanie różniczkowe drugiego rzędu na x od t, bo proszę zwrócić uwagę, że po lewej stronie jest druga pochodna x po dt, natomiast po prawej stronie jest samo x, czyli jest to równanie różniczkowe. To nie jest proste rozwiązanie takiego równania różniczkowego. Na szczęście z pomocą przychodzi nam tutaj właśnie to, co obserwujemy w doświadczeniu, że ten ciężarek na sprężynie naciągniętej będzie oscylował wokół położenia równowagowego. A jeśli oscyluje, to znaczy, że rozwiązanie musi być postaci funkcji takiej, która jest periodyczną funkcją czasu. A więc, żeby dowiedzieć się, jak dokładnie będzie wyglądało to rozwiązanie, to my sobie założymy, że rozwiązanie jest w postaci funkcji takiej, która jest funkcją oscylującą w czasie, periodyczną w czasie. Ale żeby
powiązać jednak tę funkcję z właściwościami układu, czyli z faktem, że mamy do czynienia z ciężarkiem, który jest przymocowany do sprężyny o współczynniku sprężystości K, to zmodyfikujmy nieznacznie to równanie, czyli w drugiej pochodnej, znaczy po prawej stronie równania, zamiast K przez M podstawimy sobie wielkość, którą oznaczymy przez omega. Nieprzypadkowo jest to wielkość, którą wcześniej, w kilku wcześniejszych odcinkach nazywaliśmy prędkością kątową, a więc równanie to będzie postaci d2x po dt kwadrat równa się minus omega kwadrat razy x. My sobie wkrótce pokażemy, że to omega to jest rzeczywiście prędkość kątowa. Czyli szukamy rozwiązania w postaci takiej, że ta zależność położenia od czasu jest funkcją periodyczną w czasie, i w argumencie tej funkcji periodycznej, kosinus właśnie jest tą funkcją, dla przykładu jest prędkość kątowa oraz oczywiście czas, bo tu chodzi o drgania wokół położenia równowagi, wychylenia wokół położenia równowagi, które w czasie zachodzą z pewną, z określoną powtarzalnością. Więc jeśli zapostulujemy, że takie jest rozwiązanie ogólne, to rozwiązanie ogólne podstawimy do naszego równania i znajdziemy wynik, jak wygląda to rozwiązanie, co z tego rozwiązania wynika. Więc żeby to zrobić, najpierw musimy policzyć pierwszą pochodną dx po dt, żeby policzyć drugą pochodną, czyli liczymy pochodną z x od t. Pochodna ze stałej razy funkcja kosinus, to jest stała razy pochodna z funkcji kosinus, a więc a przepisujemy. Pochodna z funkcji kosinus to jest minus sinus, stąd bierze się minus i sinus omega t. No i zostaje nam jeszcze pochodna wewnętrzna z omega razy t. I to jest pochodna ze stałej razy czas, czyli razy stała. Stąd otrzymaliśmy takie wyrażenie. Analogicznie możemy policzyć drugą pochodną d2x po dt kwadrat, czyli policzyć pochodną z pochodnej. W ten sposób otrzymamy przyspieszenie. No i jeśli sobie to policzymy, otrzymamy taki wynik. Teraz korzystając z faktu, że x od t to jest a kosinus omega t, otrzymamy równanie minus omega kwadrat razy x. A więc mamy równanie, w którym, które wygląda następująco. Równanie jest takiej postaci, to równanie jest dobrym równaniem, które jest dobrym rozwiązaniem, bo dochodzimy do wyjściowego równania. Jeśli to jest funkcja, rozwiązaniem jest funkcja, która jest funkcją okresową, to policzmy podstawowy parametr dla tej funkcji, czyli okres. Okres funkcji takiej periodycznej to jest czas, po którym faza drgania jest taka sama. Faza drgania jest taka sama, to oznacza, że wychylenie z położenia równowagi po czasie równym t plus okres musi być takie samo, jak wychylenie po czasie równym t. A więc jeśli do tego równania na x od t podstawimy sobie zamiast t, t plus t, to otrzymamy a razy kosinus omega t plus t. I z drugiej strony to wychylenie ma być równe wychyleniu po chwili t, czyli podstawiamy to, co jest dla chwili t. Jak teraz przyrównamy tę część równania i do tej części równania, no to żeby ta tożsamość była spełniona, no to oczywiście musi być spełniony warunek następujący, że omega razy t równa się 2pi, ponieważ funkcja kosinus to jest funkcja periodyczna, która ma okres równy 2pi. Czyli omega razy t musi być równe 2pi, a stąd otrzymujemy wzór t równa się 2pi przez omega. Jest to wzór, który pamiętamy, być może, z analizy ruchu po okręgu i to jest właśnie wzór na okres dla ruchu periodycznego po okręgu ze stałą prędkością. I w tym równaniu omega jest właśnie prędkością kątową, czyli prędkością, z jaką następuje obrót. Jak wygląda to rozwiązanie? X od t równa się a kosinus omega t. No jest to funkcja kosinus, prawda? Czyli jest to funkcja, która jest przedstawiona tutaj na wykresie. Zależność x od omega razy t na osi x jest omega razy t, na osi y jest nasze x. Czyli x od t równa się a kosinus omega t to jest funkcja taka periodyczna. Maksymalna wartość tej funkcji przypada dla kosinus omega t równego 1 lub minus 1, czyli t
ta funkcja oscyluje od wartości minimalnej równej minus A do wartości maksymalnej równej A. I ta wielkość nazywa się amplitudą drgań. To jest skrajne wychylenie sprężyny naciągniętej z położenia równowagowego. Na tym wykresie okres to jest właśnie T równa się 2pi przez omega, to jest odległość między punktami, które mają tę samą fazę. A więc podsumujmy to, co zostało dzisiaj pokazane w tym odcinku na temat ruchu harmonicznego prostego. Naciągamy sprężynę, pozwalamy jej się poruszać swobodnie, puszczamy ją i ona oscyluje wokół położenia równowagowego w lewo i w prawo. Maksymalne wychylenie w lewo to jest minus A, maksymalne w prawo to jest plus A, amplituda i równanie ruchu jest takie, jak tutaj widzimy. Druga pochodna x po czasie to jest minus omega kwadrat razy x, omega prędkość kątowa. I ta prędkość kątowa w naszym przypadku dla takiego układu mechanicznego wiąże się z parametrami tego układu w następujący sposób, że kwadrat prędkości kątowej to jest stała sprężystości przez masa ciężarka, albo też inaczej możemy sobie tutaj za omega podstawić, że to jest 2pi przez t i policzyć stąd okres, a więc okres to jest 2pi razy pierwiastek z m przez k. Czyli okres drgań tego układu mechanicznego zależy od masy oraz od masy ciężarka oraz od współczynnika sprężystości sprężyny. Chciałabym zwrócić uwagę, że w każdym przypadku, jeśli jakakolwiek wielkość fizyczna zachowuje się w ten sposób, że jej druga pochodna po czasie jest proporcjonalna do tej wielkości fizycznej ze znakiem minus, to będziemy mieć do czynienia z tym samym rozwiązaniem, czyli ta wielkość fizyczna będzie wykonywała drgania harmoniczne proste, i będziemy mówili, że mamy do czynienia z oscylatorem harmonicznym. Przykładów takich obiektów jest niesłychanie dużo we wszechświecie. Między innymi taki układ fizyczny, który realizuje drgania harmoniczne, to jest atom, który znajduje się w, jak wiadomo, z którego zbudowana jest materia, a więc podstawowy element materii, a więc nic dziwnego, że badania drgań harmonicznych są niesłychanie ważne, ponieważ z tych badań można wywnioskować na temat tego, jakie właściwości fizyczne mają atomy. I dziękuję bardzo za uwagę.